To jest chyba największy handicap, prawda? Tak, zdecydowanie. I to czwarte jednak jest takie drugie w kolejności. No trzecie jest fatalne. Tu nawet widać, że ta kolejna jest taka nie za głęboka i ona się bardzo szybko kończy, więc no, zawodnicy nie mają się z czego odepchnąć, więc tak, zdecydowanie w dalszym ciągu podobny obrazek, czyli pierwsze i czwarte królują. Jeżeli idziemy tym tokiem rozumowania, no to Kowalski powinien tutaj rozdawać karty, a Maciej Janowski teoretycznie, ale podkreślmy, teoretycznie powinien mieć najwięcej problemów, ale za 60 kilka sekund wszelkie wątpliwości rozwieją sami zainteresowani, czyli żużlowcy. Siódemka, tam się chyba ruszał Maciej Janowski, ale sędzia puszcza upadek. Będziemy mieli przerwę wyścigu. Chciał się założyć Maksym Drabik na Janowskiego, który pojechał chyba trochę szerzej. To takie pierwsze moje wrażenia. Na pewno wyścig przerwany. Za chwilę będziemy to analizować na powtórce. Tak, na pewno doszło do szczepienia zawodników z pól zewnętrznych, czyli kask biały Maciek Janowski i żółty Maksym Drabik. No tutaj w Opolu też jest tor taki dosyć wąski, jeśli chodzi o prostą. Nie jest to jakiś wybitnie szeroki. Dodatkowo jest bardzo krótko do wejścia, więc tutaj trzeba też przede wszystkim i refleksem, i dobrym dopasowaniem motocykla się wykazać. No Maciek Janowski może troszeczkę się ruszył, jeśli tak patrzymy, tak w ostatniej fazie, ale on chyba się zatrzymał, więc... Ale tam ruch był, wydaje dokładnie mi się. No i tu chyba jednak raczej Maciek poszerzał, aniżeli Drabik zjeżdżał do wewnątrz toru, więc... Ale typowa sytuacja torowa, wiadomo, że jest to ferwol walki, tu nawet chyba widać wcześniej, że jest hakiem zahaczony motocykl Drabika, więc typowa sytuacja torowa, nie widzę innej możliwości jak powtórka w czterech i pewnie jest ta decyzji. Powtórka w czterech, bo już mamy sygnał, że pojadą w czterech, a więc no, nie może być tutaj żadnych wątpliwości. Jeszcze spójrzmy, co się tutaj działo, tak jak mówiłeś. Taki pierwszy moment zwarcia to zazwyczaj jest moment, w którym hak, czyli prawa strona motocykla Maćka Janowskiego gdzieś tam zaczepiła o motocykl Drabika i stąd upadek zawodnika z Częstochowy. Całe szczęście, że to jeszcze wszystko się odbywało nie na takiej